Też. Coś wam pokażę. Teraz jest odpływ. W nocy był przypływ. Różnica poziomu wody względem nocy. Na moje oko jakieś 2-2,5 metra w pionie. Na brzegu, gdzieś w poziomie, ja wiem, z 50 metrów się fala cofnęła. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Do dzieła. Tu, gdzie patyk, widać, że w nocy woda podeszła. Tu. Natomiast teraz pójdziemy do wody. Dlaczego taka duża różnica? W pionie powiedziałem. Bo dochodzimy do skarpy. Wcześniej tu była woda w nocy, teraz jej nie ma. Tu była woda w nocy. Teraz jest piach. A tu jest skarpa. Ludzie są, idziemy na ich poziom. Ludzi nie ma. Albo głowy. Dobra, idziemy i się cofniemy. Tu jest skarpa. Tu jest część oceanu. Tu jest góra, o której mówiłem. No, znów nie ma wody. Tu jest ocean. Teraz kucnę na linii brzegowej. Pokażę, gdzie woda była w nocy. A to i tak nie jest ostateczna granica wody, bo po południu będzie jeszcze dalej za moimi plecami. I proszę, schylamy się. O, jesteśmy na mokrym. Jak to wygląda? Jedziemy w pionie do góry. Widać, to jest źle. Tam gdzieś są moi. Gdzieś tam. Ale gdzie dokładnie, to ja sam nie wiem. Policzymy może. 1, 2, 3, 4, 5. Tam gdzieś przy szóstym, ale daleko strasznie są. A ja idę dalej w głąb. Szukać rzeki. Dzisiaj wieje od lądu, dlatego woda jest gładka jak stół prawie. Malutkie fale. Dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj mamy piątek. Ale poniedziałek to były fale takie metrowe. Przy brzegu było fajnie. A ja idę tam, gdzieś tam. Tam jest mój cel podróży. O, tam gdzieś rzeka uchodzi. Jeszcze jakiś kilometr, może dwa. I dojdę.